Także porzuć, kochanie, tę nerwowość i hipochondrię przy poprawianiu się, przy wkładaniu rąk, przy tupaniu, przy dziadowaniu. Zapraszamy do Angloameryki, Białystok, no bo tutaj jak są te złe wibracje, Pałac Kultury Stalina i Lenina, no to wiadomo, co tu może być w tym systemie żydowsko-katolickim, katolickim, żydowskim, zwłaszcza i zważywszy, że za nami Teatr Żydowski, Wioska Żydowska, Gołdy, no i Festiwal Singera, ale to też przy okazji zapraszamy na sierpień, prawda, kiedy będzie Festiwal Singera. Nasz kanał Singerella, tłumaczę wielokrotnie, że nie Cinderella, tylko Singerella. No i ta babka, co tak tu biegnie, to ona szukała toalet dla inwalidów, ale w ogóle nie miała pojęcia, gdzie to jest toaleta dla mężczyzn, a gdzie to jest toaleta dla kobiet. Poleciała szybko, no bo pewnie się spieszy. Nie wiedziała gdzie, nie wiedziała co. No ale to mniej więcej trzeba wiedzieć, że jak są mężczyźni tu, to kobiety są po przeciwnej stronie. Nie, nic się nie orientują, nie interere. Także proszę Państwa, porzuć tę nerwowość, hipochondrię, no bo u Świadków Jehowy Mormonów i u ewangelików nie masz takich rzeczy jak kaszel, tupanie, stukanie, sapanie, czy nawet ziewanie, no bo to wiecie Państwo, albo człowiek coś z siebie może dać, no to przecież pionierzy, misjonarze u Świadków Jehowy są uśmiechnięci, mili, sympatyczni, jak głoszą Słowo Boże, a wy jak w tej żebracznicy wielkiej, pod kolumną Zygmunta u świętej Anny, na tace chodzicie, zbieracie, to wtedy się uśmiechacie, kłaniacie się ludziom, mało nie, czołobitność to jest po główce dziecku, a to tu, a to tam, święta Liliana głaszcze, przymila się. To jest typowe takie faryzejstwo. A tak na co dzień naprawdę, no to albo gapią się ostro, tupią, sapią, chrapią, kaszlą, breszą. Tutaj nawet prosto wychodzimy na jakąś zakonnicę, proszę Państwa. No nie daj Boże, z pobożańskiej, od tych białych sióstr, od Tereski. No to więc mówię, że właściwie ta Tereska święta to ona powinna być, Tereska i jej te służebniczki, które pomagają tam nawet po tym Pałacu Kultury Stalina i Lenina, jakiś taki całkiem bezdomny łaził i się gapił, proszę Pani, i jadł coś tam ze śmietników wyciągając, no to przecież te siostry, nie wiem czy wszystkie, ale opiekują się tymi przecież ludźmi bezdomnymi, także zapraszamy Państwa do Angloameryki, Białystok.